Przed nami bieg ósmy. Daniel Nermark i Hans Andersen. To para gospodarzy kontra Mikael Pech Jensen i Janusz Kołodziej. Andersen w miejsce Chrisa Harrisa. A Mikael Pech Jensen w miejsce Davida Ruda. Bieg ósmy przed nami już. Daniel Nermark na polu A. Wspominałem o meczu Falubazu ze startem Gniezno. Na ten mecz czekają oczywiście fani obu zespołów i to będzie najbliższa ligowa niedziela 4 sierpnia. Również w kontekście ewentualnej jazdy Andreasa Jonssona mówiłem, ale też warto zwrócić uwagę, że wszyscy fani Speedwaya w Winnymrodzie czekają z niecierpliwością na ogłoszenie składu drużyny Falubazu. No i być może będziemy po raz pierwszy oglądali w składzie Falubazu kobietę z licencją żużlową, Klaudia Szmaj, chociaż jak sama mówi, jeszcze nie jest w pełni gotowa do ścigania i do rozpoczęcia rywalizacji, ale zainteresowanie wokół tej osoby, wokół kobiety, która oficjalnie wystąpiłaby w meczu Enea Speedway Ekstraligi, jest przeogromne. Poczekamy, zobaczymy. Jutro wszystko będzie jasne. Środa będzie tym sądnym dniem, kiedy najprawdopodobniej poznamy już składy Falubazu, skład Falubazu na ten najbliższy mecz. A tymczasem popatrzmy, co robi Janusz Kołodziej. Fantastycznie wystartował Koldi, no i proszę, w walce teraz z Nermarkiem. Janusz Kołodziej fenomenalnie z pola D, z ostatniej pozycji po dużym, gdzie chyba jest tutaj najlepsza przyczepność, i Janusz Kołodziej po prostu rozdaje karty w tym biegu. 4-2 dla gości Kołodziej. Drugi jest Nermark, trzeci Mikael Pech Jensen i Hans Andersen, zamykający stawkę, przyglądający się temu, co wyczynia na torze w Westerwik fenomenalnie jadący w tym biegu Janusz Kołodziej. 2-4, chociaż początek tego biegu nie zapowiadał nam takich emocji. Upadł Daniel Nermark, ale chyba szybko się pozbiera i ten bieg zostanie zaliczony. Tak jest, ostatecznie 5-1 po upadku Daniela Nermarka. Takim wynikiem kończy się ten bieg. Druga podwójna wygrana w tym momencie. Ekipy Elite Wetlandy. No popatrzmy, jak to wszystko wyglądało. Bardzo dobrze wystartował z pierwszego pola Daniel Nermark. Szeroko pojechał Janusz Kołodziej. I już na wejściu w drugi łuk był przed Szwedem. Ale Koldi musiał jeszcze troszeczkę powalczyć. Objął prowadzenie na wejściu w drugie okrążenie. I tego prowadzenia nie oddał do końca. A to raz jeszcze upadek Daniela Nermarka. 5-1 i 25-23. 2 punkty przewagi w tym momencie ekipy Westerwik. Wystarczyły nam 2 biegi podwójnie wygrane przez zawodników Fredrika Staffa, przez mistrzów Szwecji. I przewaga ekipy Westerwik stopniała do zaledwie 2 punktów. Przed nami 9. bieg. Troy Bacelori i Daniel